Biorę udział w realizacji projektu, w tym projekcie Marzenia do Spełnienia, Wyrównanie Szans Edukacyjnych w Gimnazjum nr 5 w Głogowie. Miałem dzisiaj przyjemność poprowadzenia z uczniami szkolenia z zakresu Unii Europejskiej, a właściwie chciałem im dzisiaj przybliżyć troszeczkę więcej o programie operacyjnym Kapitał Łódzki. Trochę taki humorystyczny sposób, poprzez gry i zabawy interaktywne, pokazać im, jakie korzyści są po wstąpieniu Unii Europejskiej, po wstąpieniu uczniów, po prostu może ta Polski, tak, szkoły, z korzystania z tego projektu finansowanego z Unii Europejskiej. Humor mi cały czas dopisuje, stąd też zastosowanie takich energizerów, które miały też spożytkować i w dobry sposób tą energię. Dzisiaj taki fajny sobie zabawę zastosowaliśmy w sklep, pokazywaliśmy co kupuje, co można kupić ze środki Unii Europejskiej. Natomiast pytałem dzisiaj również dzieci o to właśnie, czy mógłbym chodzić na zajęcia dodatkowe. Bardzo mnie to zaskoczyło, że ponieważ tych zajęć w gimnazjum jest naprawdę bardzo dużo, dzieci późno kończą, a mimo to chętnie i ponad 200 uczniów zapisało się na zajęcia dodatkowe. To już jest czwarte szkolenie, ze względu na dużą ilość uczniów. To szkolenie programu operacyjnego Kapitał Łódzki podzieliliśmy na 4 grupy. Pomimo późnych godzin lekcyjnych i to w tygodniu, dzieci na te zajęcia dodatkowe przyszły, z czego się bardzo cieszymy i w bardzo pozytywny sposób odnosiły się i też wypowiadały na temat zajęć prowadzonych przez nauczycieli. Na tych dodatkowych zajęciach uczą się, eksperymentują, wykorzystują nowoczesne techniki nauki poprzez gry, zabawy. To, na co nauczyciele najczęściej nie mają czasu na lekcji, ponieważ muszą zrealizować swój program. Na tych zajęciach również mogą poświęcić czas uczniom, którzy są słabsi, żeby wyrównać ich poziom wiedzy. Pytania układałem ja, natomiast oczywiście sprawdzały je również moje koleżanki, które biorą udział w realizacji tego projektu, w koordynowaniu, zarządzaniu tym projektem. Jednakże test ułożyłem ja. Najpierw była prezentacja, w ramach gdzie te odpowiedzi na te pytania uczniowie mogli uzyskać. Od razu po tym moim szkoleniu krótkim zrobiliśmy test, 10 pytań, ABC. Pytania były troszeczkę podchwytliwe. Jedno na przykład z takich pytań było pytanie, kto finansuje te zajęcia. Były odpowiedzi, gdzie była Rada Rodziców, była odpowiedź również, czy prezydent miasta, ale również, czy Unia Europejska. Sprawdziłem z pierwszej grupy testy. Najmniej odpowiedzi uzyskali uczniowie 8-9 punktów, ale 70-80% w teście to jest 10 na 10.